luksusowe wnętrze samochodu. Czuję się w nim bardzo dobrze. Uważam, że to jest samochód dla kobiety i mężczyzny, bo zarówno kobieta wygląda w nim bardzo elegancko i mężczyzna męsko, więc bardzo mi się podoba. No powiem Ci, że niesamowite, zwłaszcza, że ja jestem fanką dużych samochodów, sama jeżdżę dużym samochodem, bo wtedy czuję się bezpiecznie, wtedy wszystko widzę, ale rzeczywiście duże samochody to jest coś, co jest w stanie zawsze skraść moje serce i każdy nowy model obserwuję. Liczy się dla mnie też to, jak samochód wygląda w środku, no a tutaj jest idealne, po pierwsze połączenie kolorystyczne, czyli czerń, jeżeli chodzi o zewnątrz samochodu, a wnętrze jest białe, taka kość słoniowa, czyli naprawdę bardzo, bardzo takie kobiece, klasyczne. To jest Sanyong. Piękna marka, piękna nazwa, zasługuje na wielkie wow, dlatego że po pierwsze ma ładną sylwetkę, wspaniałe wykończenie, wyposażenie, no wszystko co facet, który lubi samochody, powinien mieć. Jeździłam do tej pory modelami XL, V i Action i wręcz byłam zaskoczona jakością jazdy. Było naprawdę bardzo dobrze w porównaniu z tego, co przesiadłam się, mogę powiedzieć, jaką mam markę, z BMW do Sankyong, więc naprawdę nie ma różnicy. Szczerze mówię, naprawdę z ręką na sercu. Ja tą markę znam od 2006 roku, więc wiem, jaka to jest jakość, jakie są możliwości tych samochodów, więc jest to dla mnie też ogromna przyjemność dołączyć do grona tak fantastycznych ambasadorów. Wszystko, co jest związane z samochodem, jest fantastyczne. Ten samochód jest dosyć intuicyjny, to znaczy on jest jak iPhone. Wiem, gdzie jak dla mnie, dla kobiety, dla blondynki, która nie jest w tym za mocna, to on jest dla mnie ta marka intuicyjna, że ja wiem, gdzie co nacisnąć, żeby działało. Teraz, kiedy widzę tę odsłonę, to jest już zupełnie inny samochód, zupełnie widzę inna filozofia podejścia do samochodu, do stylistyki, do budowy auta, które już jest po prostu autorską, jak sądzę, konstrukcją Sangyonga. Ja myślę, że ten samochód idealnie by się nadał, a szczególnie jego bagażnik, dlatego że mamy w planach kulinarny program, gdzie będę miała palniki, butle gazowe, patelnie w bagażniku, więc myślę, że niczym James Olivier byłoby to idealne miejsce. Bagażnik jak najbardziej. Dla mnie bomba, jest świetny. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie tak fantastyczny. Jest duży, masywny, siedziałam w nim w środku. Ma duży bagażnik, ogromny. Jest pięknie wykończony. Bardzo dobry model dla rodziny, bo przede wszystkim jest bardzo bezpieczny, jest pojemny i jest bardzo wygodny. Mogę widzieć swoje dzieci z każdej strony, więc to jest ważne i przede wszystkim jadąc na wakacje mogę się zapakować tak jak chcę. Wyjątkowe auto, które łączy zalety komfortu z konstrukcją opartą na ramię. To jest ewenement na rynku, na pewno się przyjmie. Wnętrze jest wykonane z najwyższej jakości materiałów, mamy piękne kolory, tapicerki, bogate wyposażenie w elementy elektroniczne. Mogę zacząć o nim marzyć.